Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwinęli swój biznes. Dzisiaj moim gościem jest mój kolega z klasy z technikum, Krzysztof Riewoldt. Krzysztof jest artystą cyrkowym, zarabia m.in. wykonując pokazy na różnego rodzaju imprezach, czy to firmowych, czy to plenerowych, organizowanych przez gminy, samorządy, ale też zarabia prowadząc warsztaty i zajęcia edukacyjne. Z Krzysztofem porozmawiam o tym, w jaki sposób zamienić swoją pasję na biznes, w jaki sposób on pozyskuje klientów na tego rodzaju usługi. Zapraszam. Cześć Krzysiu. Cześć Paweł. Powiedz proszę kilka słów o sobie, czym się zajmujesz zawodowo? Jestem artystą cyrkowym, instruktorem sztuki cyrkowej. To jest moje jakby takie główne zajęcie, czyli robię pokazy i warsztaty cyrkowe. Tak, znamy się z technikum, chodziliśmy razem do klasy, do technikum elektrycznego. Powiedz, w jaki sposób zarabiasz na swojej działalności? Co można od ciebie kupić, gdzie pracujesz i tak dalej? Wiesz co, moim takim głównym źródłem zarobku są usługi, czyli oferuję swoje pokazy cyrkowe na różnego rodzaju imprezach, przez imprezy firmowe, festyny, wesela, urodziny. Oraz druga część to są cykliczne zajęcia, czyli prowadzę grupy cyrkowe w ośrodkach kultury, w szkołach, w przedszkolach i to jest jakby taką moją bazą, jeśli chodzi o zarobki, które na ten moment spływają. Podcast Biznes od Początku, także wypytam cię o te początki. Skąd w ogóle u ciebie się wzięło takie zainteresowanie sztuką cyrkową? Jak na to trafiłeś? Wiesz co, jeszcze za czasów szkoły podstawowej, miałem gdzieś około 10 lat, przyszła pani, która otwierała grupę cyrkową u mnie w miejscowości w Dobrzeniu Wielkim z taką lekcją pokazową, że no, ona otwiera grupę i zaprasza wszystkich chętnych. I jakby w ten sposób natrafiłem w ogóle na to, czym jest ta sztuka cyrkowa, kularstwo i postanowiłem spróbować. No te początki były mocno nieśmiałe, bym powiedział, bo na pierwsze zajęcia nieśmiało wspomniałem tylko mamie, że no taka pani przyszła, ja bym chciał spróbować i ona mnie tam zaprowadziła dosłownie, bo byłem naprawdę bardzo, bardzo wycofany, że tak powiem. No, nieśmiałym chłopakiem byłem za młodszych lat i jakby te zajęcia cyrkowe mi pozwoliły się otworzyć na świat po prostu. Mhm. Zaczynałeś od kuglarstwa, czyli żonglowania, tak? To było jako pierwsze, to zacząłeś trenować? Wiesz co, kuglarstwo to jest jakby cała ta dyscyplina. W kuglarstwo wchodzi i żonglerka, i ekwilibrystyka, czyli utrzymywanie równowagi różnymi rzeczami. Lub my utrzymujemy równowagę, czyli na przykład jazda na monocyklu, czy utrzymywanie równowagi na wałku. Są też różne manipulacje. To, od czego ja zaczynałem, to jest jakby takie zapoznawanie się z wszystkimi rekwizytami, które były tam dostępne, czyli było i żonglowanie, diabolo, flower stick, właśnie monocykl, szczudła też gdzieś tam się pojawiły. Mieliśmy naprawdę dużo różnych rekwizytów i takie moje pierwszy rok, dwa to po prostu było zapoznawanie się, jak ja się czuję z danym rekwizytem. Nie? Pamiętam jeszcze w technikum mówiłeś, bodajże tak kojarzę, że chciałeś chyba występować w cyrku, tak? No, były gdzieś tam takie przemyślenia. W zasadzie do dzisiaj nie doszło to do skutku z tego względu, że jakby wiąże się to z podpisaniem umowy i jednak zobowiązaniem do tego, że jeździsz cały czas z tym cyrkiem. Ja na ten moment cenię sobie powiedzmy moją taką niezależność i swobodę czasową, czyli powiedzmy prowadzę te zajęcia, mam pokazy, ale też mam dużo czasu wolnego, który mogę przeznaczyć na rozwój taki niezależny. Także do cyrku bezpośrednio nie trafiłem na ten moment, ale realizuję jakby cyrk w innych przestrzeniach, czy właśnie na różnych eventach, czy nieraz na ulicy nawet mi się zdarzy wystąpić. Także powiedzmy, że pokazuje cyrk w innej formie niż ludzie go kojarzą. Mhm. Interesuje mnie, Krzysiu, jak wyglądała ta twoja droga od takiej pasji, od hobbystycznego trenowania, aż do momentu, kiedy stwierdziłeś, dobra, chcę z tego żyć, chcę się z tego utrzymywać, tak już na 100%. Jak to wyglądało? W ogóle kiedy stwierdziłeś, że jesteś w stanie na tym zarabiać i z tego wyżyć? Mhm. Wiesz co, Początki to była rzeczywiście taka zajawka, pasja, czyli ja to robiłem po prostu dla przyjemności, dlatego, żeby sobie fajnie spędzić ten czas wolny.
Momentem takim przełomowym chyba był wyjazd do Dubaju. Ja pod koniec gimnazjum, między drugą a trzecią gimnazjum, dostałem propozycję, żeby wylecieć do Dubaju jako artysta cyrkowy, gdzie właśnie przez 2,5 miesiąca tam występowałem po centrach handlowych z dużą grupą z Polski i z Włoch, z orkiestrą, w ogóle bardzo duże przedsięwzięcie. I wtedy tak naprawdę zarobiłem jakby pierwsze solidne pieniądze na tym, co robię, bo gdzieś tam wcześniej jakieś początki się zdarzyły, ale to był taki moment, że może to jest jakiś pomysł, nie? Może to jest jakaś droga. I w zasadzie następnym takim pułapem to było, gdzie za czasów technikum, właśnie tak jak wspominałeś, no, wchodziliśmy razem technikum, też gdzieś ta przygoda się przejawiła, właśnie pojawienie się w Mam Talent. To był taki mocny krok, który, po którym powiedzmy zaczęły mi spływać oferty na prowadzenie zajęć, na pokazy. I jak zobaczyłem, że stopniowo jest tego coraz więcej, i tak sobie policzyłem po prostu, zobaczyłem, ile tego jest, to mówię, może rzeczywiście jakby można z tego wyżyć, nie? I to tak naturalnie po prostu robiąc to nieustannie, poprawiając się w tym, co robię i poszerzając to, że pokazywałem się w różnych miejscach, na początku się angażowałem w jakieś charytatywne też imprezy, to po prostu w którymś momencie, obserwując to, ile mi spływa, powiedzmy, z tego, zrozumiałem, że mogę z tego wyżyć po prostu. Mhm. Powiedziałeś, że dostałeś propozycję wyjazdu do Dubaju. Skąd ta propozycja w ogóle przyszła? W jaki sposób zdobyłeś taki kontrakt? Nie wiem, jak to nazwać. Można chyba kontraktem nazwać. Wiesz co, w zasadzie chyba jak wiele rzeczy dzisiaj po znajomości, bo jeździłem jeszcze za dzieciaka na obozy cyrkowe i po prostu znajoma, z którą się poznałem tam na obozie cyrkowym, napisała do mnie, że słuchaj Krzysiu, bo potrzebują tam takiego, nie wiem, żonglera, czy może kogoś od Diabolo i czy byłbyś chętny na wyjazd. No dla mnie w tamtym wieku to był mocny szok, też gdzieś tam wiadomo, trzeba było z rodzicami pogadać, czy oni się w ogóle zgodzą. Miałem 14 lat, byłem najmłodszy z tej grupy, która tam jechała i jakby to też mi otworzyło trochę oczy na ten szerszy świat możliwości. Także no, spłynęło to powiedzmy po znajomości. No. Fajnie, no to już dla takiego dziecka wyjazd do Dubaju to w ogóle inny świat, fajna sprawa. A kto był organizatorem tego wyjazdu? To była jakaś firma, czy to jakaś firma z Dubaju? Tak, to była firma z Saltimbanco Italiano. To jest taka polsko-włoska firma. Z tego co wiem, to oni działają jakby głównie tam w Dubaju właśnie na takiej zasadzie organizacji eventów, wydarzeń, robienia atrakcji. I jakby oni byli tą firmą, która zapraszała artystów. I oni też zapraszają jakby do dzisiaj też artystów z całego świata właśnie na to, żeby tam w tamtych stronach różne atrakcje organizować. Mhm. No to w ogóle fajne przeżycie dla takiego dziecka. Dubaj, inny świat. Byłem w tym roku w Dubaju. No, wiem, że tam Dubaj to z miesiąca na miesiąc się tak no, bardzo mocno zmienia. Więc nie wiem, jak wyglądał wtedy, jak ty tam byłeś, ale no, na pewno wrażenie to musiało na tobie zrobić. Dobra, jak twoi bliscy podchodzili do twojej pasji? Jak twoja rodzina, znajomi, jak oni do tego podchodzili? Czy cię wspierali, czy raczej próbowali ci powiedzieć, no iść lepiej, jako informatyk się ucz i zostań lepiej informatykiem, bo to jest pewniejszy zawód. Opowiedz właśnie o takich relacjach. I z jednej i z drugiej strony powiedzmy były głosy, bo na początku trochę ludzie się nabijali ze mnie, że clown, że coś tam, że będę w cyrku występował. Nawet wśród znajomych, czy może trochę wśród rodziny, to było takie z dystansem, nie? Że co on sobie robi, no dobra, coś tam robi, ale jak to jest. Rodzice mnie wspierali, nawet od tego, że gdzieś tam od najmłodszych lat pozwalali mi się rozwijać w tym, czyli gdzieś tam na festiwale cyrkowe mi pozwolili jechać, czy właśnie ten Dubaj, ale z tyłu głowy gdzieś tam zawsze podpowiadali, że słuchaj, zrób sobie to technikum, jak będziesz miał zawód, to zawsze będzie ten plan B, że w razie jak ci nie wypali, to będziesz miał do czego wrócić. Także takie głosy były, tak samo gdzieś tam nawet od babci, czy nieraz ze znajomymi, jak rozmawiałem, to pojawiały się takie głosy.
No ale powiedzmy, że w którymś momencie efekty zaczęły mówić same za siebie, nie? Czyli no, jeżeli dzieliłem się tym, jak rzeczywiście to moje życie wygląda i na jakim pułapie mogę sobie pozwolić na zarobek z tej sztuki cyrkowej w którymś momencie, to po prostu jakby te obawy zniknęły i to naturalnie sobie płynęło dalej. Także przeszedłem jakby tą drogę przez na początku nabijanie się ze mnie, potem takie kibicowanie, wspieranie. W którymś momencie też, nie wiem, odczułem, że ludzie w jakimś stopniu mi zazdroszczą. Dziwne to było, w szczególności nawet po tym Mam Talent, które było, że nagle, wiesz, osoby, które na początku się nabijały ze mnie, to teraz gdzieś tam były obok i gdzieś tam, nie wiem, chciały na imprezę razem pójść i tak dalej, nie? Także dużo ciekawych obserwacji w trakcie tej mojej przygody cyrkowej zobaczyłem. Mhm. A jak ty do tego podchodzisz? Czy opieranie biznesu na swojej pasji jest według ciebie dobrym pomysłem? No bo tutaj zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że jeżeli właśnie oprzemy nasz biznes na pasji, no to nigdy nie będziesz musiał pracować, bo robisz to, co lubisz. A z drugiej strony znowu są takie głosy, że no, wtedy możesz stracić pasję, no bo prowadzenie swojej działalności, takiego biznesu, no wiąże się z wieloma takimi nieprzyjemnymi rzeczami. Musisz cały czas pozyskiwać klientów, musisz pracować często więcej niż gdybyś pracował na etacie, więc może lepiej wybrać jakąś taką zwykłą pracę, a pasję sobie robić po godzinach. Co ty myślisz na ten temat? Czy biznes na pasji, czy raczej to rozdzielić? Wiesz co, na początku jakby w życiu tak podchodziłem, że biznes tylko na pasji i raczej jestem zwolennikiem tego, żeby robić to, co się kocha. Ale rzeczywiście w którymś momencie przyszło mi takie wypalenie, czyli no dobra, na początku pasja, teraz jadę do pracy. I w momencie, kiedy przestawiło mi się to w głowie tak na jakiś czas, że ja nie jadę robić to, co kocham, tylko jadę zapracować, to myślę, że tutaj jest bardzo ważna kwestia, żeby właśnie obserwować nasze podejście do tego, co robimy. Myślę, że pogodzenie pasji z biznesem to jest dobra opcja z tego względu, że no wciąż robimy to, co kochamy. Tutaj też ciekawostka, bo ja za bardzo jakby nie miałem w życiu możliwości pracować w innej formie, czyli ja zawsze gdzieś tam opierałem moje zarobkowe kwestie na tym, co lubię robić, na tym, co kocham, więc też nie mam tej perspektywy, jak to jest pracować na przykład gdzieś na etacie przez dłuższy czas. Przede wszystkim, jeżeli biznes nas zjada w jakimś stopniu, to trzeba szukać jakiejś alternatywy, żeby nie popaść w taką całkowitą rutynę, tylko łapać się nowości, nieustannie się w jakimś tam stopniu rozwijać, czy w tej konkretnej pasji, czy na przykład mieć jakąś swoją odskocznię, nie wiem, drugą pasję, zajawkę, która pozwoli na chwilę jakby odejść od tego zabiegania się, powiedzmy, nie? Raczej jestem zwolennikiem, tak jak mówię, żeby to był biznes na pasji. Jeżeli lubimy to, co robimy, to raczej będzie nam zależało, żeby przy tym pozostać. No bo dla mnie nieraz jest to motywacją, gdzie ja sobie pomyślę, no, robię to, co robię, trochę mi się nie chce na przykład i tak sobie myślę, no dobra, ale moją alternatywą, jak sobie odpuszczę, to będzie na przykład pójść na etat do pracy. No i tak sobie myślę o tym czasie i o tym, jak mogę go wykorzystywać. No to raczej jest to takim moim napędem do tego, żeby jednak robić to, co robię, nie? Że no spoko, są to poświęcenia, nieraz, nie wiem, kilometry trasy w jedną stronę, dzwonienie, obdzwanianie, wysyłanie ofert. Jest tego dużo więcej niż tylko ta część przyjemna, no bo częścią przyjemną dla mnie jest na przykład sam występ czy samo poprowadzenie zajęć, a cała ta otoczka no już nie do końca, nie? Ale no, motywacją jest to, że zawsze mogłoby być trochę inaczej, a jednak robię to, co robię. Wspominałeś o tym, że miałeś taki moment, że przestało, że trochę takiej rutyny i trochę ta pasja się zmieniła w to, że musisz iść do pracy. To był taki chwilowy zastój i teraz już to wszystko wróciło do normy, że znowu to jest taka pasja i zajawka. Czy to już tak na stałe się u ciebie zmieniło, że teraz to już bardziej traktujesz jako pracę? Wiesz co, miałem taki moment, kiedy gdzieś parę lat temu, powiedzmy, gdzie po prostu wpadłem w rutynę prowadzenia zajęć systematycznie, te same miejsca.
I trochę taka monotonia się zrobiła. I w momencie, kiedy to było, to zaczęło mnie to trochę nudzić. Ja po prostu jestem osobą, która potrzebuje ruchu, zmiany, nowych bodźców, czy podróżowania, doświadczania jakby w różnych przestrzeniach. Na ten moment po prostu odkryłem, że jeżeli ja pozwolę sobie przełamać tą rutynę, to ta nuda raczej nie nastaje, nie? To jakby chodzi o to, żebym po prostu nieustannie wprowadzał nowości, czyli nie wiem, na zajęcia cyrkowe trochę zmieniam formę prowadzenia zajęć, czy przywożę jakiś inny rekwizyt. Sam też próbuję jakby nowych rzeczy trochę doświadczać, żeby nie pozostać w miejscu, bo jak stoimy w miejscu zbyt długo, to trochę tak zastygamy i wtedy jest ta nuda. Dużym oderwaniem na przykład było dla mnie to, że zacząłem też już dużo wcześniej robić muzykę i jakby to, że mam tą swoją drugą pasję, nieraz pozwala właśnie mi się oderwać i ze zdwojoną siłą jakby wrócić do tej pasji cyrkowej, więc tak sobie żongluję między jedną a drugą pasją i po prostu realizuję się w tych przestrzeniach. Obserwując siebie na przestrzeni lat, to myślę, że raczej nie ma takiej opcji, żebym miał to na przykład odpuścić, bo nawet jeżeli mi się zdarzy, nie wiem, kilka tygodni nic z tym nie robić, to w momencie jak wracam na scenę, robię pokaz, to znowu jest ten uśmiech, jest ta frajda. Jak poczuję się dobrze robiąc te cyrkowe kwestie, no to znowu jakby wraca ta chęć życia, chęć tworzenia. Także na ten moment myślę, że to nieustannie będzie szło w tą stronę, jeżeli oczywiście będę wprowadzał nowości i nie zatrzymam się w miejscu. To pewnie wynika z twojej osobowości, z twoich cech charakteru, że jesteś taką osobą, która nie lubi takich powtarzalnych, rutynowych czynności. Raczej byś się w takiej pracy nie odnalazł, cały czas potrzebujesz coś zmieniać, jakieś nowe wyzwania. O tym też rozmawiałem z Michałem Koselem. Dwa razy był na podcaście, pewnie, tak, pewnie też go kojarzysz. Dobra, powiedz mi taką rzecz, jakie możliwości zarabiania ma artysta cyrkowy? Co możesz robić, gdzie możesz pracować? Z mojej perspektywy no to na pewno pokazy, czyli tutaj mamy wszelkie imprezy okolicznościowe przez imprezy miast, ośrodków kultury, festyny, urodziny, wesela, tak jak mówiłem wcześniej, tego jest naprawdę dużo. W sezonie letnim to naprawdę tych imprez jest mnóstwo. Zimą tak na swoim przykładzie obserwuję, że jednak jest mniej tych imprez, ale wciąż to się dzieje, jest tego całkiem sporo. Drugą kwestią no to jest to prowadzenie warsztatów, jednak sztuka cyrkowa jest dość nietypowa, czyli możemy nauczać. Nauczać możemy też w różnych przestrzeniach, czy właśnie na imprezach. Nawet nieraz na imprezach firmowych zdarza mi się uczyć żonglowania na przykład z ludzi z jakiejś firmy, bo samo żonglowanie w sobie ma bardzo korzystny wpływ też na rozwój naszego mózgu, naszej koncentracji, więc to wykorzystuję. No, szkoły, przedszkola jako też takie narzędzie do tego, żeby zachęcić dzieci do ruchu, do trenowania. Trzecią sprawą no, jest cyrk. Można uderzać do cyrku, złapać się na jakiś kontrakt i z tego co się orientuję, to całkiem spoko wynagrodzenie też tam można zaczerpnąć. Nie wiem jakie to są konkretnie kwoty, ale jak rozmawiałem, to też jest to ciekawa perspektywa. W sezonie no, to też trochę na ulicy można powystępować. Znam sporo artystów ulicznych, którzy po prostu żyją z występowania na ulicy. Jeżdżą po Polsce, po Europie i po prostu tam zarabiają jakby środki na dalsze życie, na dalszy rozwój. To są takie, co mi tutaj przyszły na szybko. Myślę, że jakby im więcej przestrzeni, w których się pokażemy, tym więcej możliwości się pokaże, bo zauważyłem też taką tendencję, że ludzie zaczynają coraz bardziej doceniać tą sztukę artystyczną. Jest to potrzebne jako swego rodzaju atrakcja. Czyli powiedzmy, każde miejsce, gdzie potrzebna jest atrakcja, to jest mniej więcej ta przestrzeń, w której taki artysta cyrkowy mógłby się odnaleźć i zarobić.
fajnie masz zdywersyfikowaną tą swoją działalność, no bo nie dość, że masz pokazy takie, powiedzmy, że to są takie szczały, to nie jest taka praca, jakby to nazwać, systematyczna, regularna, tylko no takie pojedyncze szczały, ale masz też właśnie coś takiego regularnego, że masz te zajęcia w szkołach i tak dalej. To jest bardzo fajna opcja. Jeszcze tak odnośnie tych występów na ulicy, pamiętam kiedyś jeszcze jak chodziłem do gimnazjum, moja nauczycielka z angielskiego, kiedyś z nią wracałem tam, bo ja jechałem do szkoły muzycznej, a ona mieszkała w Opolu, wracaliśmy z pociągu, no i tam właśnie był taki uliczny grajek, który grał na dworcu, no i mi powiedziała, no ucz się Paweł, żebyś nie musiał tak jak ten pan grać na ulicy kiedyś. A ja pamiętam, kiedyś chyba raz czy dwa razy graliśmy na ulicy i to było zimą, to było przed Bożym Narodzeniem, taki okres świąteczny. Zimą po ulicach nie chodzi zbyt dużo osób i no to było jeszcze, to jest Opole, to tam też nie ma jakiegoś wielkiego ruchu. No to właśnie w Opolu kiedyś zimą graliśmy w cztery osoby bodajże i zarobiliśmy za niecałą godzinę gdzieś po 70 zł na godzinę, nie? Na no, głowę. No to masz więc całkiem dobrą stawkę, no, nie? Stawkę, którą wychodzi. Jak sobie tak porównasz pewnie zarobki mojej pani nauczycielki, a te 70 zł, no to tak no, troszkę ludzie na to, nie wiem, tak trochę może jakoś gorzej na to patrzą, a faktycznie można z tego na pewno wyżyć całkiem przyzwoicie. Tak, wiesz co, no, ludzie mają taki obraz, że o, występuje na ulicy, to on pewnie sobie nie poradził w życiu czy coś tam i się znalazł na ulicy, nie? Myślę, że często ludzie mogą tak odbierać. No to jest raczej tak, że ci artyści uliczni też się jakby działają na wielu przestrzeniach. To, że on sobie tutaj występuje na ulicy, no to jedno, ale on też się rozwija, działa i ta działalność jest bardzo szeroka. Z tego, co się orientuję, to tacy, powiedzmy, dobrzy artyści uliczni, którzy gdzieś tam też robią cały program na ulicy, zbierają tych ludzi, później te fundusze zbierają do kapelusza, to nawet spokojnie kilkaset złotych za taki pokazik, nie? Zbierają, więc, więc ta stawka naprawdę jest spoko, nie? Także można w tą stronę. Tak wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś o tym, że mam to fajnie podzielone w biznesie. To było moim jakby zamysłem, bo ja wiedziałem, że pokazy, no to tak jak mówisz, nie zawsze one będą. No, czasami jest ich więcej, czasami jest ich mniej, a jednak te zajęcia cyrkowe po prostu pozwalają mi na tyle, żeby opłacić koszty plus mieć na jakieś tam przeżycie, powiedzmy, nie? Żeby też nie było takiej totalnej niepewności. Także jest to jakąś tam moją bazą wyjściową. No i fajnie, bo też ta praca jest jednak sezonowa, pewnie w okresie letnim masz tych występów bardzo dużo, a zimą jest jednak z tym gorzej, a to, że masz właśnie te zajęcia w szkołach, to ci daje taką jednak regularność tych przychodów. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób ty pozyskujesz klientów, bo mówiłeś też o firmach, o różnych pokazach, w jaki sposób ten proces pozyskania klienta u ciebie wygląda, czy ty wysyłasz swoje oferty do firm, do jakichś, nie wiem, urzędów miasta i tak dalej, jak to wygląda? Wiesz co, do części tak naprawdę działań się przełamuje, bo zaobserwowałem, że jakby dotychczas bardzo dużo rzeczy działało z polecenia, czyli bo ja działam jakby od 15 lat, od dziecka zacząłem to działać i zobaczyłem, że ta sieć kontaktów, którą wypracowałem sobie do tego czasu, jest na tyle duża, że i tak już dużo zleceń się pojawiało, ale też przełamuje się jakby i otwieram na nowe działania. Na pewno media społecznościowe pozwalają mi pokazać to, co robię, bo jednak powiedzmy, że ta forma moja jest bardzo wizualna, czyli jeżeli ktoś zobaczy, czym to jest, to łatwiej mu się przekonać. Jakichś tam telefonów i maili aż tak dużo dotychczas nie wykonywałem, ale chcę się przełamać i też nauczyć tego. Jest to ta część biznesu, w której powiedzmy czuję się słaby, ale też świadomie to zauważam i jakby zmierzam do tego, żeby się przełamać i robić to częściej, właśnie przygotować ofertę, solidną stronę internetową, żeby mógł jakby docierać teraz do nowych klientów, bo chcę poszerzyć jakby horyzonty swoich działań. To dotychczas jakby powiedzmy moja baza była w województwie opolskim, tutaj myślę, że bardzo dużo ludzi mnie kojarzy z różnych przestrzeni. Zdarza mi się jeździć po Polsce, ale jednak jest tego mniej, a obserwuję, no, że jednak jeżdżąc dalej i dalej pozwala mi to nie dość, że zarobić więcej, to też trafić do kolejnych ludzi. Także dotychczas głównie to działało z polecenia, z tego, że też pokazywałem się w wielu przestrzeniach i po prostu promowałem to, co robię.
Współpracowałem też z agencjami artystycznymi. To jest, myślę, że ciekawa forma dla różnych artystów, bo tych agencji jest naprawdę sporo i po prostu nawiązując współpracę z taką agencją, no to można powiedzieć, że agencja wykonuje tą część pracy za nas. Czyli ona po prostu dzwoni z konkretną ofertą już. Wiadomo, że zarabiają sobie na tym jakąś pulę, ale no, artysta ma swoje. Także tak to dotychczas sobie wyglądało. No tak, też fajna opcja, jeżeli nie czujesz się dobrze właśnie w takim aktywnym pozyskiwaniu klientów, no to oni to trochę zrobią za ciebie, wiadomo, też na tym zarobią, no ale rozwiązanie korzystne pewnie dla obu stron. Powiedz mi, jakie to są ceny za występ mniej więcej, za jakie masz, nie wiem, może masz jakieś warianty tych swoich występów, jak to wygląda i jakie to są w ogóle widełki cenowe? Wiesz co, dużo tutaj zależy od tego, jakiego rodzaju jest to impreza, czy jest to nie wiem, impreza w małym przedszkolu na przykład, czy ogromna impreza masowa. Warianty są różne, taki występ może trwać, nie wiem, od 5 do 20 minut, może być opcja taka klasyczna, może być opcja LED-owa, czyli też taki pokaz wieczorny. Takie widełki, no to powiedzmy od 500 do nie wiem, do 1500 powiedzmy, nie? Czyli od 500 zł do 1500 zł to są takie, powiedzmy, najbardziej ogólnie, jak to mogę przedstawić, to właśnie w dużej mierze zależy od tego, jaka impreza, jak długi występ, jakie też warunki na miejscu. No i ta druga część, no to są też te warsztaty, no to tutaj się to waha powiedzmy od no, kilkaset złotych za godzinę. Staram się kasować, jeżeli mam konkretny warsztat do odbycia. Im częściej też jest to robione, czy im więcej godzin, to często ta cena po prostu spada w dół, także tutaj te stawki są do negocjacji bardzo często, nie? To właśnie tak jak mówiłem, zależy dużo od tego, jak wiele osób będzie na konkretnej imprezie, no bo nieraz się zdarza, że przyjeżdżam i na przykład chętnych na warsztat jest 50 osób, a nieraz się zdarzy, że jest 5-10 i wiadomo, że z mniejszą grupą się przyjemniej pracuje, nie? Tak, mówiłeś też, że masz swoją działalność gospodarczą, ale nie jesteś VAT-owcem. Nie, nie, nie. No, prowadzę jednoosobową działalność 4 lata temu. Jakoś założyłem działalność, udało mi się też wywalczyć dofinansowanie z Unii, także to mi jakby pozwoliło tutaj otworzyć trochę działań, bo zakupiłem mnóstwo sprzętów, które jakby dzisiaj wykorzystuję właśnie do prowadzenia zajęć. VAT-owcem nie jestem, także tutaj jakby jest to klasyczne rozwiązanie. Mnie to interesowało właśnie, jak na przykład robisz takie występy dla firm czy dla samorządów, czy dla nich jest ważne, żebyś był na VAT-ie, ale chyba dla nich to raczej bez znaczenia. Dobra, co mnie jeszcze bardzo interesuje, wziąłeś udział w Mam Talent i no powiedziałeś już, że od tego momentu tych propozycji było sporo, ale czy ten Mam Talent to był taki moment przełomowy, czy to był taki raczej 5 minut sławy? Czy od tego momentu już naprawdę ten wzrost był bardzo duży i ten wzrost się utrzymuje, czy to był tylko taki chwilowy pik? Wiesz co, myślę, że to było dość przełomowym momentem, bo do momentu Mam Talent, no to nie licząc powiedzmy tego Dubaju, który tam był naprawdę mocnym strzałem, no to raczej tych imprez takich zarobkowych było bardzo mało. To się zdarzało raz na jakiś czas, ktoś tam coś, że tak powiem, rzucił do kapelusza bardziej czy tak w formie podziękowania, a po Mam Talent zaczęły się konkretne propozycje i to do tego stopnia, wiesz, ja wtedy występowałem w czwartej edycji w półfinale, wróciłem z tego półfinału do domu i już na Facebooku, na mailu miałem jakieś propozycje tego, że tu organizuję imprezę, tu jakiś telefon nagle zadzwonił. To jest też ciekawe, bo ja na tamten moment nie byłem jakby w internecie, że tak powiem, nie miałem żadnych fanpage, nie miałem stron, nic, a ludzie i tak docierali. I tak naprawdę bezpośrednio po Mam Talent jakby było tego najwięcej. Pozwoliło mi to na tyle wypracować tą bazę właśnie, że po Mam Talent naprawdę bardzo intensywnie jeździłem, występowałem i zbudowałem sobie właśnie taką sieć kontaktów, którą jakby wykorzystuję do dziś. Ale jednak ten boom po Mam Talent był największy, czyli stopniowo po paru latach zauważyłem, że zaczyna to jednak opadać. Samo to, że jakby ktoś w danym momencie, jest tak jak powiedziałeś, te 5 minut sławy, to działa bardzo korzystnie.
Bo jednak ludzie często chcą zaprosić kogoś, kogo kojarzy większe grono ludzi, nie? Czyli potem często zapraszali mnie z tego względu, że no byłem w Montalent, to nagle ludzie też chcieli podchodzić, robić zdjęcia, co tworzyło to jakieś zamieszanie. Minęło parę lat i jest tego, powiedzmy, trochę mniej. Nadal się gdzieś tam zdarza, że ktoś podejdzie, podpyta, wiesz, ale skala tego jest coraz mniejsza. Także zdecydowanie Montalent było takim punktem przełomowym w mojej karierze. Tak, no bo często jeszcze można takie opinie spotkać, że no jest dużo takich chwilowych gwiazdeczek, które właśnie na Montalent się wybiły, ale za chwileczkę ktoś o nich zapomniał. No nie tylko na Montalent, na tych wszystkich talent show są zespoły, które zrobiły na tym dużą karierę, na przykład NA bardzo mocno się wybił, ale no widzę, że jednak dobra, mimo tego, że to był taki może nie pięciominutowy, ale taki chwilowy, gwałtowny wzrost, to mimo tego daje ci to korzyści przez wiele lat, także no chyba warto. Myślę, że tak. Ja serdecznie polecam. Jeżeli ktoś ma jakąś pasję, coś w czym czuje się dobry i chce pokazywać to ludziom, to przede wszystkim zacząć się pokazywać, no nie wiem, chociażby na charytatywnych jakichś wydarzeniach, nabierać tej pewności, a później wystartować w takim programie. To zawsze otwiera horyzonty na więcej. Jeżeli ktoś wie, że chce to robić w życiu, to po prostu próbować. Ja też na początku próbowałem w pierwszej edycji. Dostałem tam 3 razy, nie, jakby odrzucili mój pokaz, spróbowałem parę lat później i wtedy się przebiłem. Także tu chodzi raczej o tą konsekwencję i ważne, żeby po prostu się nie poddawać też, bo no, na przestrzeni lat bardzo dużo czasu poświęciłem, nie wiem, na trenowanie, na próbowanie, na jeżdżenie. I to jest też tym punktem, że nieważne, czy to mam talent by było, czy nie, ja i tak bym robił to, co robię, nie? Żeby nie warunkować się całego swojego życia czy kariery od tego, czy coś się wydarzy, czy nie. Jakby my możemy w każdej chwili podjąć jakieś działanie czy akcje w tym, żeby było lepiej. Jak wspominasz występ w Mam Talent w telewizji? Jak to wygląda od drugiej strony? Bo my widzimy jedno, ale jak to wygląda właśnie od zaplecza? O co mi chodzi? Moja koleżanka kiedyś występowała w jakimś, nie wiem, czy Voice of Poland, czy w innym właśnie takim dla wokalistów w programie i ona wspominała, że tam była z rodzicami na tym przesłuchaniu, no i tam jest taka reżyserka w tej telewizji, że na przykład teraz kazali, że rodzice teraz mają płakać, bo oni coś tam muszą nagrać i to wszystko była jedna wielka ściema, więc jak ty to widzisz, czy masz jakieś takie swoje wspomnienia i przemyślenia na ten temat? Tak, przemyśleń, obserwacji jest dość sporo. Wiesz co, ja mam raczej taki pozytywny odbiór z tego względu, że no, na samym backstage'u poznałem mnóstwo ludzi z różnymi talentami. Z częścią się nawet udaje utrzymać jakiś kontakt do dzisiaj, także to jest na pewno cenne. No jakaś ta otoczka, magia telewizji na pewno jest, no tego jakby nie unikniemy, oni sprzedają produkt, można powiedzieć, czyli z tego, co tam się dzieje, no muszą zebrać takie ujęcia czy chwile, pokazują to, co zbierze jak największą oglądalność, takie mam wrażenie przynajmniej. No zdarzały się gdzieś tam, wiesz, brawa w konkretnych momentach, czy nie wiem, czy powtarzanie jakiegoś ujęcia, jeżeli coś nie wyszło, ale to tylko przy tych pierwszych etapach. Później, gdy już jest jakby kwestia na żywo, no to tego nie oszukasz. Czyli tutaj mieliśmy jakby próbę generalną tego, jak to mniej więcej ma wyglądać, czy będzie wyglądać. W sensie mogliśmy sobie zrobić próbę, przetestować, zobaczyć, jak to będzie z tym światłem, sceną i tak dalej, no ale już na żywo nie da rady tego oszukać. Można, nie wiem, pokazać ujęcie z innej strony, ale i tak pokazuje się to, co się dzieje. Odbiór tego wydarzenia jak najbardziej na plus. No, miałem też możliwość nawet, nie wiem, porozmawiania z jurorami chwilę, pobyć tam w tej przestrzeni, zobaczyć, jak wiele ludzi w ogóle pracuje przy takim wydarzeniu. No bo to, okej, no człowiek siedzi przed telewizorem i sobie ogląda, o fajnie tutaj, ale no, to tam są, jest reżyser, są operatorzy, ludzie od świateł, od make-upu, nie wiem, od cateringu, no tam naprawdę jest ogrom ludzi, którzy pracują jakby nad jednym wspólnym tworem. To jest naprawdę jeden żywy organizm, który musi odpowiednio współpracować, żeby ten produkt był na poziomie. Już tak powoli kończąc, mam takie pytanie na koniec. Jakie masz problemy w twojej działalności i w twoim biznesie? Co jest może dla ciebie takim największym problemem, z którym się zmagasz?
Wiesz, dużą zależnością jest to, że jednak moje ciało jest narzędziem pracy, czyli muszę na tyle dbać o swoje zdrowie i sprawność, żeby to utrzymać. No, zdarzało mi się gdzieś tam w karierze mieć jakieś problemy, nawet w ostatnim roku miałem problemy z nadgarstkiem, chwilę żonglowania i nadgarstek już mnie bolał, no i to mi jakby przypomniało o tym, że no, trochę jestem uzależniony od swojego ciała. No, jeżeli moje ciało nie jest sprawne, to nie zrobię pokazu. To jest dużą trudnością w tym. Drugą taką trudnością, myślę, jest to, że jednak jest w jakimś stopniu sezonowość. No to pokrótce mi się to udało rozwiązać tymi zajęciami, ale no są okresy, kiedy tych zleceń pokazowych jest więcej, są takie, kiedy jest mniej, więc powiedzmy, że takie umiejętne zarządzanie też później środkami, zabezpieczanie się na przyszłość jest jakimś rozwiązaniem. Myślę, że stopniowo też pojawia się jakby coraz więcej konkurencji, ja to tak powiem. Ciężko to nazwać konkurencją, bo z większością ludzi jakby i tak się znam, gdzieś tam współpracuję, tworzymy teraz jakby kolejne twory, grupy i gdzieś tam staramy się raczej współpracować, ale jednak sztuka cyrkowa w Polsce i taka artystyczna też rozwija się coraz bardziej i tych ludzi, artystów różnego typu pokazów jest coraz więcej. Jest to i plusem, i minusem. Z jednej strony plusem, no bo jest różnorodność, z drugiej minusem, no bo klient ma do wyboru powiedzmy kilkudziesięciu artystów i on sobie wybierze na podstawie tego, co czuje. Jeżeli miał mniej do wyboru, to powiedzmy, że większa szansa, że wybrał akurat mnie. Także to są takie jakby pierwsze problemy, które mi przychodzą do głowy, jak zadałeś to pytanie. Powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć w internecie, zaprosić gdzieś do siebie na jakieś swoje kanały. Zapraszam na Facebooka Krzysztof Riewold, pisane pokazy i warsztaty cyrkowe. Na Instagramie tak samo Krzysztof Riewold, na YouTubie tak samo. Na YouTuba też zapraszam, tam jest poradnik, jak nauczyć się żonglować. Jakby ktoś chciał się sprawdzić, to jest cały taki poradnik wideo, jak można to zrobić. Strona internetowa jest aktualnie w przebudowie, także w którymś momencie się pojawi, ale też zawsze jest to moje imię, nazwisko. I pod tym kątem można mnie szukać. Lokalnie no to działam na terenie Opolszczyzny w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. W Opolu aktualnie współpracuję z grupą Trolik Opole oraz z hip-hop Budą. Zaczęło mnie trochę działań łączyć, także w różnych przestrzeniach właśnie takich można mnie odnaleźć. Super, tak a propos hip-hop Buddy, to też zajmujesz się muzyką, rapujesz, tak? Więc tak sobie wymyśliłem, że może w outro puszczę fragment jakiegoś twojego kawałka, co ty na to? Okej, bardzo chętnie. No, jaki kawałek wybierasz? Może Przebudzenie na przykład, Kiku Przebudzenie. Dobra. Super, Krzysiu, bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Przesuwam się po kratkach, zostawiając ślad. Od lat ten świat stworzony głównie przez rap. Od tak to ja, po drodze znajdziesz znak. Którędy iść, sam wybierz lub znajdź w Google Maps. Powoli do przodu, skarbem na plecach. Rozwiązuję supeł, wydłużam proces. Zmieniam pozycję jak pionek po szachownicy sumienia. Rozumiem swoje kroki z biegiem doświadczenia. Spalone starty, spóźniony zapłon. Teraz dzwonią i pytają mnie o wartość. Jak być sobą, gdy natłok spraw przychodzi z armią. Zrobić więcej mogą, my wciąż szybujemy jak falcon, osaczony z każdej strony. Szukam wyjścia, kierunek oznaczony. Po drodze czas na freestyle. Walczę z hałasem, zwlekałem z decyzją. Teraz cała naprzód, w końcu to wyszło. Wychodzę z cienia, pewnie będę za nim tęsknił. Nocą się zmieniam, nie żebym był niebezpieczny. Nie mogę przestać mimo licznych konsekwencji. Robię swoje, walka w głowie o kontrolę presji. Wychodzę z cienia, pewnie będę za nim tęsknił. Nocą się zmieniam, nie żebym był niebezpieczny. Nie mogę przestać mimo licznych konsekwencji. Robię swoje, walka w głowie o kontrolę presji. Skazany za wyjście z łona matki na świat. Nigdy bym się nie urodził, gdybym go znał. Nie widać, mam dystans jak stąd do gwiazd. Długa lista pytań, dysonans
perspektywach. Nie skonam, zachowam myśli w ryzach. Świadomość to ambicja, omijam szypał. Pasja zyska na pewno jej wyższy wymiar. Dość mam zabawy, biorę ostatniego łyka. Gdy spadnę, zostanie tylko czarna skrzynka. Programowanie na ekranie, ciągła skiza. Mam manię na szukanie spisków, wybacz. Gołym okiem nie widać, co przynosi chwila. Ja się tym karmię, to słowo życia. Wibracje, kinematyka, świat wiele tajemnic skrywa. Ciało jest wolne, duch szuka stąd wyjścia. Chcemy iść tam, gdzie poniesie nas dziś wizja. Wychodzę z cienia, pewnie będę za nim tęsknił. Nocą się zmieniam, nie żebym był niebezpieczny. Nie mogę przestać mimo licznych konsekwencji. Robię swoje, walka w głowie o kontrolę presji. Wychodzę z cienia, pewnie będę za nim tęsknił. Nocą się zmieniam, nie żebym był niebezpieczny. Nie mogę przestać mimo licznych konsekwencji. Robię swoje, walka w głowie o kontrolę presji. Będzie lepiej, jak na lepsze się zmienię. Wiem, wiem, być lepszy chcę. Kwestia spojrzenia i punkt widzenia. Powoli do przodu. Robię swoje, walka w głowie o kontrolę presji. Będzie lepiej, jak na lepsze się zmienię. Będzie lepiej. Będzie lepiej. Powoli do przodu. Powoli do przodu, powoli do przodu i do przodu, powoli do przodu, powoli do przodu. Robi swoje, walka w głowie o kontrolę presji. To był Krzysztof Riwold, człowiek o wielu talentach, a ja zapraszam Cię na stronę pawellerzoch.pl. Dzięki i do usłyszenia.